najdroższy. Wczoraj minął 3. miesiąc naszej rozłąki. To, nie licząc dzisiejszego, 92 dni. Najgorszych dni w moim życiu. Wiem, że podobnie jak ja bardzo tęsknisz i cierpisz z powodu naszego rozstania. Wiedziałam, kiedy wyjeżdżałeś na tę cholerną wojnę, że będzie to najgorszy okres i próba, jakiej wcześniej nie stawialiśmy czoła. Ale wierzyłam i wciąż wierzę, że nasza miłość pokona każdą przeszkodę. Wytrzyma każdą próbę. Powstrzyma każdą kulę zmierzającą w Twoim kierunku. Mam nadzieję, że nie muszę Cię przekonywać, że jedynymi chwilami, kiedy o Tobie nie myślę, są te, które zabiera mi sen, ale i wówczas śnisz mi się niemal każdej nocy. Widzę Ciebie w nich uśmiechniętego, trzymasz mnie za rękę, wywiercasz się błękitem swoich oczu w zieleń moich i coś mówisz. Zdaję sobie sprawę z faktu, że Ty masz jeszcze gorzej ode mnie, że prócz bólu tęsknoty, rozłąki, musisz zmierzyć się też ze strachem, który na pewno towarzyszy Ci w codziennych trudach walki, że być może nie masz czasu na sen, nie masz czasu myśleć o mnie, że codziennie narażasz swoje życie, a Twój bagnet jest czerwony od krwi tych, którzy są winni naszego rozstania. Jesteś bohaterem i dla mnie zawsze nim pozostaniesz. Wiedz, że bez względu na to, jak długo potrwa ten koszmar, będę na Ciebie czekać ze swoją miłością, której płomień zawsze będzie gorący, żywy i nigdy nie zgaśnie. Chcę, żebyś to wiedział i o tym pamiętał w chwilach zwątpienia, w chwilach, kiedy stajesz z wrogiem oko w oko. Będę na Ciebie czekać tak długo, jak będzie to konieczne. I jeszcze ktoś będzie na Ciebie czekał. Twoje dziecko, które od 3 miesięcy noszę pod sercem. Wczoraj lekarz potwierdził, że jestem w ciąży. To jedyna dla mnie wspaniała wiadomość od kilku miesięcy i mam nadzieję, że również dla Ciebie. Pogoń jak najszybciej tych szubrawców i wracaj do mnie, do nas. Mam nadzieję, że zdążysz wrócić, zanim dojdzie do rozwiązania. Musisz zdążyć. Całuję Cię bardzo gorąco. Twoja na zawsze, Marysia.